Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski w imieniu biskupów, napisał oświadczenie i komunikat. Napisał tak: w tradycji chrześcijańskiej sprofanowanym miejscom lub przedmiotom trzeba przywrócić pierwotny charakter sakralny. Dzieje się to poprzez specjalny obrzęd pokutny. Dlatego chciałbym poinformować, że księża biskupi wzywają do publicznego przebłagania Boga za popełnione świętokradztwa. Prosimy, aby we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce po każdej mszy świętej odśpiewać suplikacje: Święty Boże, Święty Mocny. I dzisiaj to uczynimy na zakończenie mszy świętej. Po błogosławieństwie uklękniemy, żeby odśpiewać te suplikacje za profanację wizerunku Matki Najświętszej, a także profanację Najświętszego Sakramentu i mszy świętej, której dokonali ludzie organizujący tak zwany Marsz Równości, a więc ci, którzy promują wynaturzenia, którzy promują wyuzdany sposób życia. Ci, którzy niosą hasła na tych marszach ich równości, tolerancji, równości, podnoszą rękę na to, co najświętsze. Profanują to, co święte. Bo to jest nie tylko wymierzone w nas, wierzących. Tu nie chodzi o to, że nasze uczucia zostały pogwałcone, podeptane. Tu chodzi o to, że ci ludzie wprost profanują Pana Boga, bo wyśmiewają się z Najświętszego Sakramentu, z mszy świętej, z Matki Najświętszej. A więc te grzechy są godzą w samego Pana Boga i w święte sprawy. I dlatego nie można milczeć na takie okazywanie takiej pogardy wobec Pana Boga. Trzeba się temu przeciwstawić. Niestety dzieje się tak, ci ludzie uważają się za tolerancyjnych, chcą równości, ale dzieje się tak, że ich życie, ich czyny nie dadzą się pogodzić z Ewangelią. Skoro nie da się pogodzić ich życia z Ewangelią, dlatego podnoszą rękę na to, co święte, i chcieliby się tego pozbyć, żeby nie było wyrzutu sumienia. A my musimy się przeciwstawić temu, co czynią. Jednak to nie najgorsze jest, co się dzieje. Chociaż nie wolno przejść obojętnie wobec tych wydarzeń i sytuacji, ale trzeba sięgnąć głębiej i dalej, ponieważ ci ludzie, nie wiem, czy są ochrzczeni, ale jeżeli nawet są ochrzczeni, to odeszli od Pana Boga i w ten sposób Go traktują. Ale ilu jest katolików wierzących, którzy także dopuszczają się profanacji Najświętszego Sakramentu, depczą to, co święte, przez niegodne przystępowanie do stołu Pańskiego. I dzisiaj po tej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej chciałbym o tym powiedzieć, bo trzeba o tym mówić, że niestety, ale wiele osób przyjmuje niegodnie Najświętszy Sakrament, profanując go. Święty Jan Chrzciciel de La Salle napisał tak: zbliżajcie się do stołu Pańskiego w takim samym stanie duszy, jakim byście chcieli mieć, aby dostać się do nieba. Nie wolno mieć mniej szacunku w momencie przyjmowania Jezusa Chrystusa od tego, gdy kiedyś będziemy przyjmowani
przez Niego. A więc z takim nabożeństwem, z takim szacunkiem powinniśmy przystępować do Komunii Świętej, jak zostaniemy przyjęci przez Pana Boga, kiedy staniemy przed Nim po naszej śmierci. Z takim usposobieniem. Inaczej będzie niegodne nasze przystępowanie do Komunii Świętej. A niestety wielu katolików teraz przystępuje do stołu Pańskiego, mając liczne grzechy na sumieniu, ciężkie grzechy, żyjąc w grzechu, nie zrywając z grzechem. Są tacy, którzy nie zgadzają się z nauką Kościoła, odrzucają ją, chociażby w sprawie moralności, tak jak grzech aborcji, eutanazji, in vitro, i przystępują do stołu Pańskiego, a mają grzech śmiertelny. Bo kto odrzuca chociażby jedną prawdę wiary, świadomie to robi, ten jest winien. I nie można w takim stanie przystępować do Komunii Świętej. A więc jeżeli trwamy w grzechu, nie możemy przystępować do stołu Pańskiego. Dopóki ktoś się nie nawróci, nie może karmić się ciałem Chrystusa, bo inaczej ściąga na siebie jeszcze większą karę niż ta, w której trwa. Pan Jezus powiedział do świętej Brygidy: nie istnieje na ziemi kara, która mogłaby być wystarczająca za grzech świętokradztwa. Nie istnieje na ziemi wystarczająca kara, która mogłaby być za ten grzech świętokradztwa. Sam Pan Jezus powiedział takie słowa do świętej Brygidy, a święty Cyryl naucza tak. To są bardzo mocne słowa, ale jakże prawdziwe. Kto przyjmuje Komunię Świętą świętokradzko, przyjmuje w swoje serce szatana i Jezusa. Szatana, aby pozwolił mu królować, a Jezusa Chrystusa, aby złożyć go w ofierze jako ofiarę szatanowi. Takim okropnym grzechem jest grzech świętokradztwa. Składamy Jezusa Chrystusa w ofierze szatanowi. Czy można sobie wyobrazić większą profanację? Każdy, kto niegodnie do jakiegokolwiek sakramentu przystępuje, dopuszcza się właśnie takiego grzechu. A ten grzech rozlewa się także w Kościele, a zwłaszcza na Zachodzie, gdzie ludzie się już w ogóle nie spowiadają, a przystępują do stołu Pańskiego, uważając, że nie mają grzechu, że są święci. A kiedy na ich duszy ciążą naprawdę straszne grzechy, ale już w Polsce to się dokonuje. Wielu przystępuje niegodnie do tego sakramentu, ale ściągają na siebie niewyobrażalną karę. I dlatego zachowujmy świętą postawę, spowiadajmy się, żałujmy za popełnione grzechy, przystępujmy do sakramentu Komunii Świętej z nabożeństwem, z czcią ogromną, z szacunkiem do Najświętszego Sakramentu, pamiętając, kogo przyjmujemy. Powinniśmy mieć wtedy miłość w sercu i wielką uwagę na to, co się dokonuje w naszej duszy. Przyjmujemy Króla nad królami i Pana nad panami do naszej duszy. I walczmy z tym, co złe, z tą nieprawością, która chce podeptać wszystko to, co święte i to, co Boże. I nie pozwólmy, by zło zapanowało w naszych duszach. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Bóg zapłać za wasze wsparcie. Więcej informacji w opisie filmu. Chcesz otrzymać wideo w Messenger? Napisz komentarz: chcę. Aby nas wesprzeć, kliknij wspieram.